jak Wam obiecałem w zeszłym tygodniu, postanowiłem nagrywać filmy. Będą one teraz znacznie lepszej jakości. Mam kamerkę, co prawda nie jest to super sprzęt, no ale GoPro Hero 2. Myślę, że damy radę na początek. Jakość nagrania będzie na znacznie wyższym poziomie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Jeśli będzie ok, sprzęt na pewno będę sukcesywnie dokupował, będzie on lepszy. Nagrania będą lepszej jakości, fajnie zmontowane. Tak więc nic więcej, tylko zapraszam Was na kolejny filmik, w którym przedstawię Wam swoje przypony, które już zawiązałem, tak? Czyli lecimy. Mamy trzy różne przypony na trzy różne zestawy i zaczynamy. Jest to przypon numer 1, zawiązany na fluokarbonie. Coś takiego. Z gumeczką. Jest to przypon, który podpatrzyłem na jednym z filmów Kordy. Zawiązany na fluokarbonie, tak? IQ Derrick już pokazuje. Jest to taki materiał przyponowy. O. Jest to przypon przeznaczony tak naprawdę do pop-upów, tak? No ale ja używałem go no, dwa sezony temu tak naprawdę na kulki tonące i bardzo dobrze mi się sprawdził. Miałem mało spinek, ryby zapinały się pewnie. No jednak uważam, że fajnie było zrobić coś takiego. Tutaj dajemy popka, haczyk ustawia się tak, dotyka dna i zestaw prezentuje się świetnie, jest bardzo skuteczny. Hak ustawia się od razu tak, jest bardzo agresywny. Kolejny przypon. Haczyk numer 6, tym razem tam był numer 4, o coś takiego. Rurka termo, bez zbędnych udziwnień, jedynie co, bardzo często stosuję, tak jak widzicie, tutaj węzeł, tak? Zamiast kółeczka, głównie dlatego, że haczyk ustawia się nam od razu do dołu. Nie będzie tego widać, no nie mam jak pokazać, tak, bo nie mam kulki, ale ustawi się na pewno w ten sposób do dołu. Bardzo mało spinek, no głównie na haki numer 4 łowię, no jednak wiosną postanowiłem zawiązać nieco mniejsze haczyki. I to jest zestaw numer 2. Teraz czas na zestaw numer 3. O, już mamy. Przypon bardzo podobny, wręcz bliźniaczy do poprzedniego, jednak tutaj zamiast węzła zastosowałem kółeczko, tak, blowback rig, haczyk numer 6, zestaw również bardzo skuteczny, co więcej, plecionka tym razem 25 LB, Armbright również firmy PB Produkt, tak samo jak haki. Ogólnie haczyki tej firmy sprawdziły mi się bardzo dobrze, głównie dlatego, że no, po kilkunastu braniach nadal są ostre. Mam pewność, że ryba się zapnie. Nie muszę zmieniać tak często haków, no jak w przypadku na przykład kordy. Kordy są bardzo fajne, ponieważ są bardzo ostre. Jednak uważam, że tępią się znacznie szybciej, tak niż haki... O, dokładnie te. Teraz czas na dalsze elementy zestawu. Tutaj zbyt, no prosto, tak? Leadcore. Odmierzałem około 1 metr. Ciężarek 92 gramy, na bezpiecznym klipsie, krętlik do szybkiej wymiany przyponów, zawsze to stosuję, ponieważ uważam, że no, nie ma sensu męczyć się, tym bardziej w nocy, jeśli chcemy zmienić szybko przypon, zmienić naszą strategię, zmienić przynętę, bardzo dobra sprawa i no, na to wiadomo, że dajemy jeszcze taką gumeczkę zabezpieczającą. O, jeszcze dwa przypony się skończyły, no to nic. I na pewno dwa zestawy będą zawiązane na leadcore, bezpieczny klips i w zasadzie tyle. No i któryś z tych haków, które zaprezentowałem. Jednak zestaw numer 3 będzie nieco bardziej eksperymentalny, ponieważ postanowiłem zawiązać zamiast leadcora taki oto fluokarbon. Jest to 28 LB, odcinek 50 metrów. Jest to materiał, który może zostać użyty na przypon strzałowy, ale również może zostać użyty zamiast leadcora. Ja postanowiłem użyć go zamiast leadcora, być może nieco dłuższy odcinek. Dlaczego tak? Uważam, że może być tak, że nie będzie, na pewno nie będzie widoczny w wodzie. Woda wiosną, szczególnie wczesną wiosną, jest bardzo przejrzysta. I uważam, że no może nie na każdym łowisku, ale na niektórych łowiskach no może mieć to jakieś znaczenie. Nie próbowałem tego, chcę sprawdzić, zobaczymy. Jeśli okaże się, że na ten zestaw jest więcej brań, faktycznie możemy domniemywać, że no działa, tak, że jest jakaś różnica. Aczkolwiek jeśli dno jest nierówne, fajnie, aby zestaw, końcowy odcinek żyłki, końcowy odcinek naszego materiału
dolegał ściśle do dna, tak więc też nie mam do końca przekonania, ale na pewno na równym dnie, na jakimś stawie, to będzie dobre rozwiązanie. Jednak jeśli byłoby dno nierówne, byśmy mówili na jakiejś stromej górce, uważam, że no, długi odcinek ledkoru byłby lepszym rozwiązaniem. Tyle, że to są takie czysto teoretyczne domysły, tak? A jak wyjdzie w praktyce, zobaczymy, ryby pokażą, czas pokaże. Mam nadzieję, że no, jesteście już na rybach, tak? Jest bardzo ciepło, jeśli macie możliwość. W ten weekend pogoda jest naprawdę piękna. No, ja nie mam tej możliwości. W okolicznych łowiskach jest jeszcze bardzo dużo lodu. Nadal tylko jedno łowisko, na którym można łowić, no, oblężone, że tak powiem. I też jest na nim lód. Także no, Mazowsze, Warszawa i okolice muszą jeszcze poczekać, niestety. Koledzy z Wielkopolski, no, nic tylko pozazdrościć, tak? Wielkopolska zawsze króluje w ilości łowisk, wielkość ryb, no także co tu więcej można powiedzieć, tak? Czekamy dalej, no mam nadzieję, że no, w tym tygodniu pewnie nie, ale w kolejnym uda się pojechać na jakąś zasiadkę. Być może nagram jakiś materiał filmowy, zobaczymy jak to będzie, tak? No, na pierwszych rybach będę na pewno chciał się skupić na łowieniu i odpoczynku. Czy będzie mi się chciało nagrywać? Nie wiem, nie obiecuję, no ale mam nadzieję, że jakiś chociaż krótki materiał powstanie, tak? I no co więcej, no w zasadzie tyle. Jeśli materiał Wam się podoba, jeśli podobają Wam się moje wypowiedzi, komentujcie, piszcie, co byście chcieli się, czego byście chcieli się dowiedzieć. Na pewno pokażę coś nowego na innych filmikach. No jeśli pojadę na ryby, będę chciał nagrać, tak? Przedstawić swoje dokładnie swoje kulki, na które łowię. Na pewno pokażę Wam materiały PVA, które stosuję. Przypony już pokazałem, na pewno nic się nie zmieni. Któreś z nich zagoszczą na zestawach, być może wszystkie. Co więcej? Chyba nic. Czekam na Wasze zdjęcia, tak? Relacje z nadwody, jak widzicie, no, coraz więcej ryb jest już łapanych. Część z nas już miała swoje pierwsze karpie na macie, także wszystkim, którzy są na rybach, jeszcze raz szczerze zazdroszczę i oczywiście życzę samych sukcesów nad wodą, tak? Siedzę w polarze. Jest mi teraz bardzo ciepło, jestem spocony. Mamy marzec, początek marca. Pogoda jest naprawdę wyśmienita. Być może uda mi się pojechać dzisiaj rowerkiem na okoliczne łowisko, żeby obejrzeć sobie, jak to wygląda po zimie. Czy jest jeszcze lód? Czy go nie ma? No, obstawiam, że jeszcze jest. No, ale trochę sportu, rekreacji nie zaszkodzi. Także do zobaczenia, jeśli film Wam się podobał. Proszę o komentarze, zapraszajcie znajomych, komentujcie. No i zapraszam również na nasz fanpage na Facebooku Carp Fishing Mazowsze, gdzie znajdziecie również artykuły, zdjęcia, no być może porady, tak głównie dla początkujących. Ja też się nie uważam za jakiegoś super specjalistę, jednak uważam, że no, mam jakąś wiedzę, którą mogę się z Wami podzielić. Czy moje porady są skuteczne i dobre? Tego nie wiem, no ale części z Was się to podoba, także bardzo mnie to podbudowuje. I co więcej, no już kończymy naprawdę, także do zobaczenia nad wodą, a ja będę sobie dalej działał, zawiążę zestawy na wędki i do zobaczenia.